Dzień dobry, z tej strony Adam Stanisław Czyczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Jesteśmy kolejny raz w Supraślu, kolejny raz przy naszym orzełku. No, troszeczkę wariacja tu jest, bo te masońskie gwiazdki troszeczkę inaczej wyglądają i już nie są takie masońskie, czyli jest troszeczkę zmodyfikowany. Jesteśmy, słuchajcie, w miejscowości Supraśl. Mamy polską flagę, proszę pokazać. Tak. Polska flaga powiewa, nie wiem czy z tej odległości coś widać. Tu Supraślanka, rzeka Supraślanka, proszę pokazać nurt rzeki Supraślanki. Bajeczne widoki. Otacza nas Puszcza Knyszyńska, Wielka Puszcza Knyszyńska i zapraszam na turystykę, na własną rachubę, na własną, może tak powiem, niezorganizowaną, to na własny budżet i na, w ogóle na własny sumpt. Polacy zwiedzają Polskę. Polskie Centrum Dialogu Narodowego jeździ po wszelkich fajnych miejscach i myślę, że Supraśl do takich należy. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, gorąco, szczególnie ludzi, którzy ciężko pracują i mogą tylko pomarzyć o wakacjach. Sława Wielkiej!